Słuchajcie, jesteśmy tutaj na wylocie z ulicy Karczemnej. Jest sobota, późne popołudnie. Jutro, niedzielę, czyli 15 maja, odbędą się tutaj zawody organizowane przez Koło Kleń. Zawody traktowane jako oficjalny trening przed drugą turą Grand Prix okręgu w zawodach pederowych oczywiście. Dzięki Bartkowi tutaj. Bartek będzie robił relacje z tego. Myślę, że będzie fajnie. Zapraszamy wszystkich. Nie będziemy was męczyć jutro losowaniem i tak dalej, bo to tak, bardzo to długo trwa. Znacie z wielu filmów. Zaczniemy jutro relacje od przejścia się po zawodnikach. Myślę, że będą fajne zawody. Tak. Jak Bartek myślisz? Też myślę, dlatego nagrywamy ten początek i zapraszamy was na film. Jesteśmy u pierwszego zawodnika. Jacku, jak? Fajne, fajne miejsce, zamykające. Ryba weszła gruba na początku, kilo 50, kilo 80, 3,80 takie. No teraz się uspokoiło. No kamienie są, bo już zerwałem ze 6-7 przyponów, nawet jedną gumę mi przecięło. Ale no, zapowiada się dobrze. Jest to przyszłościowe łowisko, jak będą się zawody tu odbywać często, ta ryba tutaj zacznie chodzić. Jest to długi odcinek. Nie ma ograniczeń w zawodnikach praktycznie, że duże, bardzo duże zawody można organizować tutaj. Maciek, tak? Maciek. Co sądzisz o tym łowisku tutaj w tej chwili? Byliśmy tydzień do tyłu, to troszkę się połapało. Dzisiaj to same oklejeczki. Teren i wszystko tu jest super. Dojazd elegancki. Duże kamienie to mało co, ale to... No tak, no ja myślę, że te kamienie okay, to tutaj nie przeszkadzają, nie? Wszystko można się ustawić, dojazd elegancki, wszystko jest dobrze. Organizacja też dobra. Dzięki, piątka. Dzięki. Ustawienie, rzut. Linka zapięta na klipsie. Teraz powiedz wrażenia jakieś na temat łowiska. Bardzo pozytywne, przede wszystkim coś innego niż Leclerc. Co? No, na razie jest ciężko, tak? Bo są dwa leszcze w siatce, znaczy leszcze, leszczyki. Jeden leszczyk taki z 500, drugi 300, jeden krąpik. Jednego fajnego leszcza spiąłem w łowisku i jednego suma. Myślałem, że fajny leszcz z początku, ale taki z 40-500 metrów sum. Także coś tam się dzieje, ale generalnie jest ciężko. Łowisko no wielkie, potężna woda, piękna, spokój, ptaszki ćwierkają, tak, więc czegoś gdzieś więcej, no. Cześć Grzesiu. No, cześć, cześć. Jak tam dzisiaj idzie? Powiem ci, że no nie chce ryba współpracować, no niestety, kurczę, kombinujemy i nic nie wychodzi. Słuchajcie, mamy tutaj kolegę Łukasza, zwycięzcę zawodów poprzednich, który organizowało Koło Kleń. O puchar Rady Osiedla Prace Odrzańskie. Dzisiaj jest ciężko, powiem szczerze. Nie wpasowałem się. Zupełnie myślałem, że będzie co innego i jest co innego. Na jakim dystansie łowisz, powiedzmy? Po 25 metrów. Nie, ale się nie strzeliłem, za ciężką zanętę podałem. A próbowałeś dalej? Próbowałem, nic też, ale złowiłem suma 40 cm. Tak? Ale suma na co złowiłeś? Na ochotkę? Nie, na dwie pineczki. Na dwie pinki, o, to dziwnek. Dobre. Teraz mamy tutaj Krystiana. Siemanko. Drugie miejsce na poprzednich zawodach Koła Kleń. Tak, Krystian, tak dobrze mówię? Drugie miejsce, udało się. No ogólnie dzisiaj to bardzo ciężkie łowienie. Sama drobnica. Ale coś jest, tak? Coś tam się dzieje, ale no, tak jak mówię, no jeden strzał i zostawiam. Jesteśmy teraz koło Krzysia Dębskiego. Krzysiu, opowiadaj, co i jak.
czy podoba się organizacja, jak z dojazdem, wszystko jak nas powiedzieć. Wszystko fantastycznie, tylko ryby się gdzieś zgubiły po drodze, wiesz? A. No, nie idzie ich ani wnęcić, ani znaleźć na bliższej, dalszej linii. A, kurde. No, za to organizacja super. No, zawsze się spotkać z chłopakami bardzo fajnie. Fajna pogoda. No i to jest jedyne, co to są te olbrzymie plusy, a tym jedynym olbrzymim minusem jest to, że ryb nie można znaleźć. Wydaje mi się, że jeszcze te wszystkie większe są na tarle. Okej. Okay. No więc łapiemy jakieś gówno uklejki. No dobra, zawsze to jest waga. Pięknie, brawo Grzesiu. Właśnie jesteśmy u Grzesia. Grzesiu na moich oczach łowi Leszka małego. Brawo ty, skalar, ale wiesz, ale przynajmniej kontakt z rybą. Szybko z łączki mi wyskoczył przypon. No. Ja wyskoczył przypon. No. Ale liczy się ryba, jest zaliczona. Jest w siatce. Kaban ładny. Ale ładny kaban. Gdzie ty to masz łódeczko? Mi się nogi czesą. Dobrze, tak ma być. O to chodzi w tym wszystkim. Weź sobie go na podnóżek postaw. Dobra. Na spokojnie. Już teraz jest twój. Wiem. Teraz damy go do siaty. Ale podbierak nad siatką. O, piękny. Dobra, dawaj do siaty, bo się zepnie. Bo się rusza. Bo się zepnie, o widzisz? O. Dawaj go razem z siatą i przez tak... Razem z podbierak... O dobra, no i cyk. I super. Jest pierwszy ładny. Ładny, kurde, ziom. No co jest ty? Piękny. No przedtem też miałem takie branie. Tak? Zaciąłem kit w dwa razy i po wszystkim. Aha. Grzesiu przed chwilą wywalił pięknego kabana. Grzesiu, opowiadaj, jak to dzisiaj wygląda, jak ci się podoba na wędkowaniu i w ogóle wszystko. No, ogólnie fajnie. Ja lubię jeździć po zawodach, także tutaj miło czas spędzony jest raz, dwa, wiesz, fajna atmosfera, dużo ludzi, tak? Jeszcze przed trening, przed Grand Prix, to już w ogóle fajne. W ogóle startujemy z zawodnikami bardzo na wysokim poziomie, nie? Także to jest bardzo fajne. Przez 3 godziny nie miałem ani brania, no i już byłem zrezygnowany, więc pomyślałem sobie, że to zrobimy wabank. Ładowałem wszystkie robaki, jakie miałem do kuwety, więc mam więcej robaków i kasterów niż zanęty. Grubo. No i w ten sposób wrzuciłem 3-4 koszyki, tak? No i nie wiem, no, minęło 10 minut, pierwsze branie, zaciąłem, haczyk wyprostowany. No to zmiana haczyka na zdruciaka na kuty. No i założyłem czerwonego robaka. Czerwony robak i ładnie, delikatnie, raz szczytówkę nagięło i za chwilę tak delikatnie zaczął przyciskać. No to wędka do góry, a tu stoi. No i tym sposobem właśnie udało się go zaciąć, dokolować. Jeżeli chodzi o organizatorów, to zawsze mi się podobało. Jeszcze teraz bardzo fajnie jest to, że jest zbiórka szybciej, czyli o 6 godzinie mi się to podoba, nie? Że nie o 7 ktoś przyjedzie czy nie, tylko o 7 już jesteśmy na stanowiskach, 8:20 łowimy, a nie 9 czy po 9, bo już cię krótko jest teraz, tak? No. O. I co? Jest? Nie. Nie ma tym razem. Ale ładnie zabrał. Tak? No, ładnie kilka zabrał. Jesteśmy teraz z Jackiem Dubielem, reprezentantem MS Ranch Wrocław, Pro Polska i w ogóle. Jak tam, Jacku, powiedz parę słów odnośnie dzisiejszych zmagań, organizacji. Fajną masz dzisiaj, zobaczcie, jaką właśnie jeszcze chciałem tu nagrać. Platformę ma Jacek i piękny kosz, ale nie o tym. Opowiadaj. No, organizacja jest bardzo dobra. Łowisko jest jak dla mnie nowe, bo tutaj nigdy nie... Znaczy łowiłem prywatnie tu kiedyś, ale na zawodach nigdy tutaj nie łowiłem. No trudne warunki, tak? Trzeba uważać, żeby nie połamać sobie nóg. Dużo ustawiania, jeśli chodzi o kombajn czy podest. Ryby są, co prawda nie wszystkim biorą. Tutaj kolega bardzo ładnego leszcza złowił. Okay. Z boku też tutaj widzę, że ktoś tam ma ze 3 takie leszcze do 1,5 kilo, może 4. To jakby stanowiskowo było. Aha.
No wiesz, może nie trafiłeś. Fakt jest taki, że no, walczy się do końca, jeszcze jest parę tych minut. Nie, no to jeszcze można tutaj coś jeszcze złowić. Można, no. Można. To ale teraz mówię, ciekawe jest tu, po prostu ten Leclerc jest fajny, ale... Tu jest fajniej. Tu jest fajniej, tylko wiesz, no te kamienie. Tutaj no te, tak. To, no, no, nic nie ma za darmo, tak? Tak, tak. Nic nie ma za darmo, trzeba się trochę pomęczyć, trochę inne łapanie. Jest uciąg, różne grubości przyponów, trzeba tutaj troszeczkę grubiej łowić niż na tym haczyki inne. Wiadomo, teraz na Leclercu łowimy na 24-22, tak. 0,8 do 0,7 się nawet schodzi z przyponami, żeby cokolwiek złowić, a tutaj jednak można dziesiątkę, grubiej. Dwunastkę można i są brania. Rano po prostu ryby były, okay. Brały i fajnie. Właśnie jestem Wojtka na stanowisku. Siemano. Niedawno złowił piękną rybę eleganckiego bremesa. Tak. Opowiadać, czy to była pierwsza rybka, czy nie, czy wiesz co, już mam dwa. Jednego jazgacza, no i sumo jednego, nie? Złapałem, no. Ale musiałem go wypuścić. No tak, niewymiarowy. Znaczy nazwa się nie zmienia, nie? No taki był. Okej. Okay. Ale strasznie dziwnie się te ryby zachowują. Podchodzi jeden, powiem ci, i tak jest... Nie wiem, weźmie jeden, półtora godziny przerwy. Aha. Znowu i znowu podchodzą. Nie pomaga żadne donęcanie, nic. Nie chcą się schylać. Nie, nie. Okej. Okay. Naprawdę, a naprawdę dzisiaj dostają godnie. Okej. Okay. Więc myślę, że coś im jeszcze, może jeszcze do końca się nie wytarło, może jeszcze nie odpoczęły po tarle. Może by tak być, albo jak to mówi klasyk, ciśnienie nie to. Tak. Okay. Ciekawe, czy nasze, czy ich. Jesteśmy z Piotrkiem Słocińskim. Piotrek, opowiadaj. Jak zawody? Jak się organizacja podoba? Jak w ogóle wyniki? Wszystko. Zawody świetne, wyniki też dobre. Łowię dosyć daleko. Co tu dużo mówić? No weszły te leszcze, towar dobrze podany, no i odławiam cały czas, nie? No to elegancko. Czyli czekasz na wagę, już lada chwila waga i no jeszcze, będziemy jeszcze patrzeć. Co tam 15 minut zostało, tak. I zobaczymy. Może jeden jeszcze ten bonus. Dobra, nie przeszkadzam, lecę dalej. Dzięki. Super wędkowanie, super pogoda. Ryby tak sobie. Rano było kilka brań. Pod rząd coś wyciągnięte, potem ucichło. Okay. Średnie ryby 400 punktów. Aha. Pod 500 maksymalnie. Dobra. Przepłynęły łódki, troszkę ucichło. A powinno pomóc niby, nie? No powinno, donęcone. I cisza. Trzy brania pod rząd, trzy ryby wyciągnięte, o. I z powrotem cisza. Jedno uderzenie, koniec. Dobra. Podciągnięcie wędki, no. Jedno uderzenie, koniec. Chimeryczne branie. Także, no jakieś takie, albo już po obiedzie są. No tak, i nie albo chcą, najadły się. Nie chcą brać, tak. Dokładnie. To ile w końcu, do której wy dzisiaj jedziecie? Do 13.30. To 15 minut według mojego. No, no to 15 minut. 15 dasz minut radę. To jest tak. To dwie może... duże ryby. No, tak jak w moim było... wykonaniu takie patelaszki, tak 70. Na zimowisku. No. Pół godziny, dwa leszcze, w sumie 2200, jeden, drugi 1,5 kilo, dziękuję. Czego chcesz więcej? Drugie miejsce. No i słuchajcie, jesteśmy właśnie u Karola. Karol też czasem sobie coś zmontuje, tym razem jako zawodnik. Opowiadaj, Karol, jak tam, podoba się na zawodach ogólnie i tak pokrótce, parę słów. No ogólnie pozytywnie jestem zaskoczony. Nigdy to nie byłem i szczerze mówiąc, tylko zawsze zdjęć widziałem, jak chłopacy łapali. Brzeg wyglądał na filmach strasznie wysoki, ale tak de facto nie jest. Kombajn udało mi się bez problemu ustawić, więc siedzę wygodnie, nie ma tragedii. Woda dzisiaj jakoś tam mega nie płynie, nie wiem jakie to są zwyczaje, ale woda na 40 gram z kolcami bez problemu stoi. Rybka jakaś jest, nie mówię, że jakiś jest Eldorado
że co chwilę mam branie, ale udało się złapać 4 sztuki chyba leszczy, większych, plus do tego jakieś krąpiki, ukleje i chyba jednego kiełbie mam. No to super, czyli ogólnie jesteś zadowolony? Ja jestem zadowolony, pogoda jest fajna. No nie ma co narzekać. No szczerze. To super, to elegancko. To co, powodzonka, a ja lecę dalej. Jest, Rzesiu Morawy, zobaczcie ile ryb. Ładnie nałapałeś. Ten jeden to na końcu dasz, pokażę go ładnie teraz do kamerki. Brązowy aż, albo dawaj jak tam leci, nie? Jest. To będzie big fish. Nie ma big fish. Nie ma? Aha. Dobra, ale ja go zaznaczę. Osobno zważymy. Zobaczymy ile ten jeden, ten największy, tam nim się nie udało, miał 3510, a sam ten jeden lecz zrobił wagę 2110. 2110, zobacz, większość wagi ci zrobił, dziad. Piękny, wypuszczę, bo szkoda rybki. Dobra, mam na to. To robiliśmy na 3 sektorówki. Ładny, ale dostojnie pajak poszedł. Dobrze. Nie no, powiem ci, to jest największa ryba, jaką dzisiaj widziałem. Gratulacje. No jeszcze zobaczymy do końca. Tak, trzymaj. Siatkę weź. Dobra, wszystkie prawie. Jeszcze jeden. Dobra. Jeszcze jeden. Trzymasz? Czekaj, weź tam, zobacz, bo tam były jawgacze. Rodzi siatkę. Dla mnie pusto. No to spoko. No, ty za ciężko złowiłeś tych ryb. No to na 2 razy trzeba. Jest minus 300. No, tak jest, no. Siatka. Siatka jest. No mówię, to 5. 5200. 200. Tu powiedziałem. 70. 275, no. 5275 plus teraz. 2350. Wow. To ma skórę 8 kg. No to tak mówił, że ma koło 8. 350. Dobra, ładnie Tomek. A fajny sposób na suszenie wiader. Pod kątem. I Rafał, przychodzisz ze mną na następne stanowisko ważyć, prawda? Okay, ile miałeś? 4, no tak robimy. Tak. Najbliższe 790. No i dobra, jedziemy dalej. To twoja najmniejsza jest większa od tych moich 3. Dobra, słuchajcie. Gdzie masz to? Boni. Niestety zepsuł się mikrofon. Ja tutaj zapraszam nasze rodzynki, czyli naszego najmłodszego zawodnika. Zapraszam tutaj i naszą jedyną kobietę dzisiaj tutaj na zawodach zapraszam. Z drugiej strony ty rób, ty rób z drugiej strony. Nie właśnie, muszę z tej. Zapraszamy. To są vouchery do karpiowy.pl, do sklepu wędkarskiego karpiowy.pl ode mnie ufundowane przeze mnie. Tam macie napisane od medialnego. Dziękujemy ślicznie. Brawo! Teraz tak, zaczynamy od trzeciego miejsca w kolejnych sektorach. Sektor A, trzecie miejsce, Wiesław Klimas. Niestety... Gratulacje. Nie dowieziono kopert, więc... Dajemy cukierki. Cukierki. Można wagę? Waga 5750. Trzecie miejsce, sektor B. Jacek Dubiel. Jacek Dubiel. Coś pokwitować? Gratulacje, tak. Pożyczkę. Później mi pokwituje. Dobra, sektor C. Marcin Droszczak. Trzecie miejsce. Waga 3830. Brawo!
Dzięki. Drugie miejsce w sektorze A zajmuje Andrzej Heczok. Z wagą 6,425. Gratulacje. Sektor B. Drugie miejsce, sektor B, Grzegorz Morawiec. 3,510. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Drugie miejsce, sektor C. No tu jest. Jacek Wolny. Jaka waga? Z wagą 5,710. Teraz pierwsze miejsca sektorowe. Pierwsze miejsce w sektorze A. Piotr Słociński. 735. Pierwsze miejsce w sektorze B. Tomasz Susło. Dobra, jeden gwint, to już możemy to samo. A co, nie dałeś mu? No, dałem, tylko dałem, a jeden co? No to no, nieważne. Nie to tyle samo jest. Pierwsze miejsce w sektorze C. Tomasz Mołdawiak. Znowu oszukał. Znowu oszukał, kurwa. Najwyższy wynik zawodów to jest? Tak. Teraz... Tak. Jeżeli chodzi o najwyższe wyniki zawodów, to jest tak. Niestety nie mamy nagród za to, ale pierwsze miejsce Tomek Mołdawiak, 10,180. Drugie miejsce Tomek Susło, 7,625. Trzecie miejsce Piotrek Słociński, 735. Bardzo dziękuję wszystkim za przybycie, za zaufanie nam, mnie i Tomkowi, że potrafimy zorganizować zawody. Dziękujemy wszystkim. Maćku, chodź na bajerkę.